Witam was serdecznie, siemanko. Dobra. Pęknięte niebo. Idziemy po eterę. W ogóle jaki poziom ma tam mieć mistrza 17, więc jest git. O, kot mi skoczył na biurko. Starożytne ruiny. Przekształcony w fortecę Denatur? Czy Eter może być w środku? Wszędzie są wojownicy Denatur. Trudno będzie poszperać. Muszę przyznać, że zadała nam cios na ambasadzie. Ale jesteśmy w... Siły Regali mogą być teraz mocne, ale... Jej maszyny wybiły mi całą drużynę! Wspomnij wizję. Przedwieczni nie chcieli walczyć, ale mimo to walczyli. Nie wahali się. Tak jak my. Na dziesiątkę. Przybyłaś do nas. Wiesz, kim jestem? Wojowniczka o płomiennych włosach, pogromczyni, czempiona regali pod samotnym światłem? Tak. Wiemy, kim jesteś. Jestem Deka, kapelanka klanu Niziny. Przybyłaś mówić z wodzem Hekaro? Nie do końca. Czegoś tutaj potrzebuję. Wódz zapewni ci wszystko, Aloy. Chodź. To jedna z wizji, o których mówiłaś? Tak. To Kroniki Dziesiątki. Mogę ci je pokazać, jak chcesz. W drodze do wodza. Jakie wizje? Wizje. Mówisz, że to Kroniki Dziesiątki. Kto to? Przedwieczni, którzy stoczyli heroiczny bój z maszynami tu na tej ziemi wieki temu. Ich czyny opisano w wizjach. Niewiele z nich zostało. Ku czci ich pamięci. Dawniej było więcej wizji? Tak jest. Kiedyś było tu mnóstwo światła i dźwięku, ale przez lata ogarnęła je wiekuista ciemność. Dlatego kapelani są tak ważni dla plemienia. Pamiętamy, co się da z wizji. Wyrytych w skórze i przekazywanych z ust do ust z pokolenia na pokolenie. Pewnego dnia cały gaj zgaśnie. Ale następni kapelani zachowają wspomnienia. Czemu Hekaro chce mnie widzieć? Wojujemy z Regalą. A ty pokazałaś, że umiesz z nią walczyć. Nie będę prowadzić dla was wojny. Nie dla nas. Znaj... Dla siebie. Ale nie będę cię przekonywać. To zadanie wodza. Potrafi postawić na swoim. Z czym się wiąże bycie kapelanką? My, starsi, studiujemy wizje i dzielimy się ich mądrością z naszą młodzieżą. Czego ich uczycie? Jak być wojownikiem, walczyć odważnie i z honorem i wiedzieć, kiedy ogłosić rozejm. Sama się przekonasz, kiedy wejdziemy. Dobrze. Chodźmy do wodza Hekaro. Jest w sali tronowej, na końcu gaju. Chodź. Bądź pozdrowiona wśród Kronik Dziesiątki. Dobrze. Sala tronowa. Jest uszkodzona. Niekompletna. Jak jest uszkodzona, to jest uszkodzona.
Dziesiątka była oddanymi żołnierzami, zgodnie współpracującymi ze sobą. A kiedy przyszła pora na walkę, wystrzelili w niebo i pomknęli ku chwale. Każdy Tenakt stara się iść za ich przykładem. Przed czasem wodza to była jedna z niewielu rzeczy wspólnych dla klanów. Co my tutaj mamy? Minęło naprawdę sporo czasu. Witaj, Aloy. Miałam nadzieję, że się spotkamy po powodzi w krwawym znaku. Natika, udało ci się. Dołączyłaś do straży. To nie była łatwa decyzja, ale tak. Pochowaliśmy Kentoka, a ja przemyślałam jego słowa. Służył klanowi, plemieniu, najlepiej jak umiał. Ja też tak muszę. Byłby z ciebie dumny. I skrytykowałby mnie za to, że się całkiem rozpraszam. Na pewno nie. Jeszcze raz dzięki. Uderzaj jak dziesiątka. Dobrze. Tutaj też jeszcze coś mamy. Podczas ich wojny dziesiątka wspięła się po nagiej skale wbrew śnieżycy i wichrowi. Chronili siebie nawzajem niezależnie od ceny. Brzmi, jakby byli niezwyciężeni. Nie byli, ale wizje mówią nam o ich odwadze i sile. Ale te wizje są tutaj mocno hologramy, które nie działają. Klan Nieba właśnie ten aspekt ceni najwyżej. Zamieszkują góry na północny zachód stąd. A ta jest o czym? Dziesiątka walczyła z wrogiem w pustynnym żarze. Na ziemi zbyt jałowej, by cokolwiek tam przeżyło. Ale wbrew przeciwnościom przetrwali. To samo robi teraz klan pustyni. Po drodze musiałaś przejść przez ich ziemię. Owszem, są raczej radykalni. Uznaliby to za problem. Masz tego typu nagranie? Ta skrzynka przed... Żołnierze w dżungli. To była dziesiątka? No kurde. Tak. Ona przerwała rozmowę. Wiedzieli, jak dżunglę do odwrócenia uwagi wroga, aż do nadejścia właściwej chwili na atak. Wiele pokoleń temu mój klan, klan Niziny, odnalazł w tym inspirację i zamieszkał w dżungli na południowym zachodzie. Mogę o coś spytać? No pewnie. Mój fokus pokazuje, że jest więcej głosów. Nigdy naprawdę nie poznamy tych żołnierzy. Ale gdy odnajdziesz ich głosy, uczcimy ich. Ta kopaczka mówiła o tym, gdzie znaleźć nagrania? Tylko, że znalazła je w pradawnych maszynach i wysyłały jakiegoś rodzaju sygnał. Nagranie emituje sygnał lokalizacyjny. Wykrywam go moim reliktem. Dzięki temu będę mogła znaleźć inne głosy. Co zrobisz z tymi nagraniami? Cóż, muszę pomówić z dowódcami. Sprawdzę, czy jest na nie miejsce. To nie dziesiątka, ale głos każdego wojownika winien być usłyszany. Zobaczę, czy uda się namierzyć inne nagranie.
czy tylko... O, nie. Też słyszeli głosy dawnych wojów. Rozgłosili to. Teraz mówi o nich mnóstwo ludzi. Żołnierze ciekawią stare bitwy. Ale to już... To jeszcze na tak. Na częstotliwości lokalizatora są inne głosy. Znajdę je. Szkoda, że nie zdobyłam ich sama. Jestem ci wdzięczna. I co do nagrania? Zostały jeszcze głosy. Może dzięki nim czegoś się nauczę. Te, które mamy, wiele nam zdradziły. A co ci zdradziły? Teraz to już się zakończyło. Obyś znalazła w tych nagraniach, czego szukasz. Okej, okay, ale teraz już idziemy do sali tronowej. W razie czego pomoże mi znaleźć inne egzemplarze. Wódz jest w środku. Gotowa na spotkanie? Tak. Gotowa. Dobrze. Chodź. Jest pod tronem. Do zobaczenia wkrótce, cudzoziemko. Zbawczyni Południka. Mówią, że powstrzymałaś siły regalii pod samotnym światłem. I pokonałaś jej czempiona. Jeden na jeden. No, załatwiłem go. Spotkałam też Faszawa. Ponoć jesteś waleczny. Honorowy. Jego śmierć to jedna z wielu bolesnych strat. Nieprędko otrząśniemy się z masakry naszych szeryfów. Ale jeśli przybyłaś zaoferować swe usługi, to byłaby znaczna pomoc. Nie będę dla ciebie walczyć. Potrzebuję czegoś z piwnicy. Czegoś, co ocali życie wielu ludzi. To nie jest coś, co możesz zobaczyć, ale tam widziałem jest. Widziałem to. Określiłaś swą cenę. Teraz ja określę moją. Po śmierci szeryfów potrzebuję twej włóczni. Pomóż pokonać mych wrogów. A ja dam ci wstęp do komnaty pod nami. Ja nie mam ceny. O! Nie jestem najemniczką. Moim celem jest ratowanie ludzkiego życia. Policzyłem ciała poległych szeryfów. Policzyłem setki tenaktów, których życie zawisło na włosku. Dla nich będę walczyć. Zabiję każdego, kto zakłóci ich spokój i ty też. O ile mam otworzyć drzwi do komnaty pod nami. Aha. W takim razie, co mnie powstrzymuje przed zabiciem cię? I zabraniem, czego potrzebuję? Spróbuj. Może nawet ci się uda. Musisz podjąć decyzję. Ze mną powstrzymasz regale i jatkę, której pragnie. Dobra. Czego chcesz? Potrzebuję szeryfów, by utrzymać plemię. Natomiast szeryfem można zostać wyłącznie po próbie zwanej Kulrut. No, już to słyszałem. Rozesłałem Vici o nowym turnieju. Ale ponieważ regala chce mnie zniszczyć, z pewnością zaatakuje. Będzie chciała mnie zabić na oczach klanów. To mam być twoją ochroniarką? Nie. Chcę, byś obroniła Kulrut. To nie wszystko. Wiedząc o ataku regali, jeden z klanów nie przysłał uczestników na Kulrut. Udaj się na północ.
i zmuś Tekotecha, wodza klanu nieba, by przysłał najlepszych ludzi. Mam go zmusić? Zrób to, co konieczne. Kulrut nie może się odbyć tylko z dwoma z trzech klanów. Będzie z tobą szeryf Kotalo. Choć został okaleczony, stanowić może cenne wsparcie. Wysłałem go do wsi Kamienny Czub na północy. Ruszaj tam. Kotalo poprowadzi cię do twierdzy klanu nieba. Jeśli masz pytania do swojej misji, to pytaj. Na pewno mam pytania. Mhm. Przykro mi z powodu Faszawa. Był dobrym człowiekiem. Był kimś więcej. Połączył ten aktów skarża. Żaden cudzoziemiec nie zasłużył na większy szacunek. Miałem nadzieję, że będzie moim głosem w południku. Że pokój skarża stanie się czymś więcej. Sojuszem? Wymianą. Skarża mają to, czego nam brak. Nasze czyny są zapisane na naszej skórze. Nasze wspomnienia giną z ciałem. Skarża nie zapominają. Ich czyny są spisane w księgach i zwojach. Chciałeś się uczyć? Tak samo jak od Faszawa. Brakuje mi go. Faszaw nazwał regale twoim największym błędem. Czemu? To nie twoja sprawa. Serio? Walczyłam z nią pod samotnym światłem, a nawet nie wiem, o co jej chodzi. Ona była najsurowszym szeryfem. Szpicą mej włóczni. I co się stało? Przede wszystkim regala gardzi Kardża, którzy spalili jej młodszych braci żywcem. Po odparciu krwawych łowów i zburzeniu murów samotnego światła, miała nadzieję gonić ich do samego południka. Nie była w stanie pojąć kosztów prowadzenia takiej wojny, ani korzyści pokoju po upadku Króla Słońce. Kiedy wysłuchałem błagań Awada, wściekła się. Nazwała zdrajcą. Rzuciła wyzwanie przed szeryfami. Co zrobiłeś, kiedy regala cię wyzwała? Ten aktowie wiedzą, że wyzwania przed szeryfami się nie odrzuca. Niełatwo było ją pokonać. Noszę 7 blizn po pojedynku. Inni szeryfowie chcielibym ją zgładził na miejscu. Ale czułem, że nie jestem w stanie zerwać naszej więzi. Jej lojalność była tak silna jak jej gniew. Oszczędziłem ją. Nie uznała tego za miłosierdzie, a za upokorzenie, z którego nigdy się nie wyzwoli. Dlatego chcę twojej śmierci. O tak. Dokładnie. Ale to nie wystarczy. Nie spocznie, dopóki wszystkie trzy klany nie wyruszą za nią na południk. Kto wie, mając maszyny pod kontrolą, być może zrówna go z ziemią. Już tego próbowano. Tak słyszałem. Czym właściwie jest Kulrut? Kiedyś klany walczyły ze sobą, dziś walczymy razem. Przeciwko maszynom. To moje prawo urzeczywistnione w Kulrucie. Każdy klan wyśle uczestników, kiedy zainicjuje rytuał. Uczestnicy przechodzą próbę walki z maszynami na arenie znajdującej się za murami. Zwycięzcy zostają szeryfami, którzy dbają o plemiona jako strażnicy pokoju. Mówisz strażnicy pokoju, ale szeryfowie na ambasadzie byli wojownikami. Zgadza się, choć nie tylko. Wyrzekają się swego klanu i poświęcają dla porządku i pokoju. Egzekwują moje prawo. Rozstrzygają spory i reprezentują ten aktów podczas pertraktacji. Bez nich nie mogę rządzić. Dlatego to ty musisz dopilnować, by Kulrut się odbył. Czemu klan nieba nie chce wysłać ludzi na Kulrut? Spośród trzech klanów mają najlepszą pozycję. Tuż za murem, który zwie się Bastionem. Ich dowódca uważa, że wojnę między siłami regali a moimi może przeczekać za barierą. Pozostają silni, gdy ty i regala się wykrwawiacie. Dokładnie, to chciałem powiedzieć. Myślisz jak doświadczony szeryf. Dobrze. Dlaczego wysyłasz mnie do klanu nieba? Ten aktowie szanują siłę. Tobie zaś udało się przepędzić regale.
No i większość twoich szeryfów nie żyje. Zgadza się. No a co z Kotalo? Nie poradzi sobie sam? Jest kaleką. Nie będą go szanować. To nie jest w porządku. A utrata ręki jest? Szanowany czy nie, Kotalo nadal jest cenny. Zna klan nieba, wychował się w ich bazie. Pokieruje cię. Ponoć widziałeś, co jest w piwnicy. Widziałem. W dniu największego triumfu. Nie rozumiem. Przez tuzin pokoleń trzy klany walczyły o dominację nad tym świętym miejscem. Tylko mnie się udało. Walczyłem całymi latami. Zabiłem każdego na swej drodze. Kiedy na koniec zgładziłem wszystkich rywali, stanąłem całkiem sam w gaju. Mogłem delektować się zwycięstwem. Tak mi się zdawało. Usłyszałem potworny ryk. Błękitny piorun uderzył nieopodal. W komnatę. Gaja umiera. I przybywa Eter. Dookoła mnie wizje Gaju stawały się coraz intensywniejsze. Aż nagle pojawiła się całkiem nowa. Przedwieczni przemówili. A to, co powiedzieli, odmieniło wszystko. A co powiedzieli? Co przedwieczni ci powiedzieli w tej wizji? Faraday przepowiedziała zagrożenie, które nadejdzie ze strony maszyn. I że tylko zjednoczeni je powstrzymamy. Wezwała szeryfów, by dbali o pokój. Potem zniknęła. Wizja już nie wróciła. Zapamiętałem słowa wypowiedziane przez Faraday. A miejsce oznaczyłem swoją włócznią. Wyrzekliśmy się klanowych wojen. Wyszkoliliśmy wojowników i wyznaczyliśmy szeryfów przez Kulrut. Odtąd plemię żyło w pokoju. Do chwili ataku na samotne światło. A komnata pod tronem. Poszedłeś tam po wizji? Tak. Wewnątrz jest pradawne urządzenie. Wręcz huczy od mocy. Sama zobaczysz po Kulrucie. Przyrzekam ci. Zgoda. Pójdę na północ rozmówić się z Tekotechem. Ale pamiętaj o naszej umowie. Otrzymasz co obiecane. O ile ci się uda. Jak będziesz wychodzić, pomów z Deką. Ona zapewni ci niezbędny sprzęt. Niezbędny sprzęt. Okej. Jest jeszcze tutaj coś, co mogę ci ukraść? Ale słyszymy, że coś jest tam na dole, nie? A. Czekaj, skrzyneczka tutaj jest. Jeśli będę tego potrzebować, wezmę ze schowka. Hekaro wspomniał, że coś dla mnie masz. Broń, która pomoże ci w misji. Przyda się w drodze do kamiennego czuba. Grasuje tam dużo groźnych maszyn. A zwiadowcy widzieli w okolicy buntowników regali. Buntownicy i maszyny. Dla mnie żadna nowość. W istocie. Idź na północ w stronę gór. Wnij się, aż nogi rozbolą, a płuca zaczerpną rześkiego powietrza. Tak trafisz do domeny klanu nieba. Uderzaj celnie jak dziesiątka. Okej, jeden z twoich łuków wyborowych może teraz strzelać odrywającymi sztabami prezentacyjnymi. Aha, tak. Mój duże obrażenia odrywając dzięki wybuchom sprężonego powietrza. Używaj tej amunicji do strącenia płyt pancerza ze silnych przeciwników lub do otoczenia cennych elementów maszyn. Broń. Proszę pający. Myśliwski.
A tak, mam dwa myśliwskie. Łuk wyborowy. On jest lepszy. Ulepszy go też potem. Jeśli mam zdobyć Etera, muszę się dogadać z Hekarą. Powinnam się spotkać z Kotalą w kamiennym czubie. Może wykorzystać maszynę? Okej, okay, szybki zapis. Szybka podróż. Uff. No to koniku. Jedziemy z koksem. Ciekawe, czy gdzieś jest kocioł z dominacją tej maszyny. No akurat kocioł jest tu na górze. Mhm. Idźcie sobie w spokoju. Okej. Żołnierz ma kłopot. To mu pomogę. Ta potrzebuje. Proszę, nieznajoma. Pomóż mi zabić to coś. O kurde. Wow. To było... To było spoko. To było naprawdę spoko. Kurde, weźmiemy ciebie. Wrzucam do schowka. Pomóż. Tu chodzi o życie. Musisz jej pomóc. Czekaj. Wyjaśnij to. Spokojnie. Razem z Litej szliśmy z zaopatrzeniem z Solanki, gdy maszyny zaatakowały. Wtedy ją zostawiłem, poszedłem po pomoc do Gaju i wpadłem na kolejną maszynę. Dzięki dziesiątce, że mi pomogłaś. Twoja przyjaciółka wciąż walczy z maszynami? To właśnie próbuję ci powiedzieć. Ja spróbuję jej pomóc. Ty natomiast leć po wsparcie. Zrobi się. Jestem ci wdzięczny. Dostawa zapasów. Okej, okay. Ale to już zrobimy w następnym odcinku. Na tym tutaj zakończę i w następnym będziemy śmigać dalej. Trzymajcie się!